No dobrze, zobaczmy kolejną interesującą rozgrywkę w tą jakże fajną i interaktywną grę karcianą od firmy Blizzard Entertainment, która zna się na rzeczy jak mało która firma, ponieważ wyprodukowała produkt, który można spokojnie nazwać majstersztykiem gier CCG, która jest miła, przyjemna i fajna. A jak jest tam? Po prawej stronie. Or something. No dobra, mamy quest szamana, jak mnie mam, więc zostawię sobie wędrownego jełopa. Jak mija niedzielny wieczór? Wyśmienicie, nigdy mi tak dobrze niedzielny wieczór nie mijał. Znaczy, wtedy jak nie grałem w Hearthstone'a, to było trochę fajniej. Ale teraz jak gram w Hearthstone'a, jest równie dobrze. Jest po prostu... Nie wiem sobie co. No ja tak serio, to jestem trochę podekscytowany tak ogólnie życiem. Bo zbliża się, mości państwo, co się zbliża. Zbliża się BlizzCon, który mnie trochę jara. Gdzieś tam za 3 tygodnie będzie znowu Legend of Runeterra dostępna. Na BlizzConie Diablo 4, dodatek do Hearthstone'a, który może coś zmieni, aczkolwiek ja już w to nie wierzę. Jakieś inne gry jak Diablo 2, Remastered, Diablo 4 i inne gry. Więc trochę rzeczy tutaj interesujących w niedalekiej przyszłości jest. Też jest tam gdzieś poza sceną jedna bardzo interesująca rzecz, którą ostatnie dni żyję i zobaczymy co to da. Bo jak dobrze pójdzie, to będzie bardzo dobrze, a jak pójdzie źle, to może Twitch wleci na pierwszy plan, się zobaczy. Więc ogólnie jest spoko, no tylko że niestety Hearthstone momentami no, przyprawia mnie bardzo dużą dozę smutku. Ale poza tym gra gitara. Okej. Widzę, że to nie będzie najszybsza gra w tym tysiącleciu. Tak się podnieciłem, że aż brak mi słów. No nie no, zagramy trójkę. No i zabijemy tą. Graj. Co ja chcę zabić? To, nie? Czy to? Nie no to... Powiedzmy, że też gdzieś tam dziabne, ale tylko dziabne. To se zjem. Nie wiem. Dobra, robimy tak. Będzie czym tradzić. Już dawno nie grałam w Hearthstone'a, mam po co wracać. No, w niektórych przypadkach to nawet aż za dużo tych rzeczy. Dają. A na przykład czwarta tura, a ziomek ma... Ziomka za 8, nie? Imbastico, fantastico, polecamy bardzo serdecznie. A dobra. Zabiję to. Tego i tak... no może bym zabił jako tako, ale zrobię tak. Up, dobrze. Ta. Okej, kumam. Kumam bazę, baby. Co my sobie tu mamy zrobić w tym układzie?
tyle możliwości. To tylko... Rozświetlę twą ścieżkę. Nie marnuj dobrego jedzenia. Włączam mentalny dyslokator PC-130. Okej. W sumie nie bardzo rozumiem tą decyzję, ale mnie cieszy. Masz stary, grubie. Jaki OP mechanizm ma ten deck? On nie ma mechanizmu żadnego OP, nie? On nie rzuci 50 NZ-ów ani innego gówna chyba. Bo ja już momentami to nie wiem. Już po prostu... Aha, okej. Tu mam. A nie, nie ma nic. To masz tego, no co zrobię. Nasze gruby to nasz dom. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Oj, bardzo. Twój wynalazek jest najlepszy w życiu lepszego, żebym chyba nie widział. O, mo, mo, o, mo, mo, mo. To nasz dom. Fruń, jak ten motylek. Koń sam jak. Kron jak motylek tamten, omomom, omomom. Problem mam i to wielki, gdyż zabić jak tego chlewu nie mom, omomom. Dobra, już tak na serio mówiąc, to nie mam jak zabić tego wszystkiego. Ale mam takie, zagram takie. I weźmiemy zryw oraz furię wichru i wjedziemy z tego i wjedziemy z tego. I dogramy szczura, nie graj. Ja jeszcze mogę w sumie zagrać tak. Spustki. O. Wysam mu HP. Nawet kartę dobiorę. Graj. Spoko. Dobra. To mamy tą gierkę w kieszeni. Tak myślę przynajmniej. Pochłonie cię bagno. Pochłonie mnie bagno, a ciebie, mój, boż ty taki głupi, wredny. Wracaj do pustki. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. I nie dobieramy, bo się boimy, że dostaniemy w dupę. A, daj tego spelka. Nie będziemy też grali kolejnej kreatury, bo Mind Control Tech. A Mind Control Tech mógłby być dla nas zabójczy. Byłeś może w tym roku na Woodstocku? Nie byłem.
gdyż jestem za stary i mentalnie czułbym się tam źle. Zrobię tak, co może wydać się totalnie głupie. Natomiast chodzi oczywiście o to, że on ma strzelające osy, które w liczbie dwóch zabijałyby mnie, a jeszcze żadnej nie zagrał. W związku z czym może warto poświęcić tego chłopa i łopa, żeby nie zginąć. Mam łapy parzutaste, a ty masz wielką paszczę. La 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 la. Jasne. Już wszystko? A nie, jeszcze coś, okej. Jasne. Lekcja numer jeden. Jeżeli nie wiecie, czy lepiej zabić stół przeciwnika, czy zagrać swój stół, to zawsze lepiej zabić stół przeciwnika. Więc zabijmy stół przeciwnika. Masz klona, który robił dobre pogo. Moja droga, ja mam wiele klonów. Jestem jak Emperor Palpatine. Zrobiłem sobie armię na przyszłość. Gdyby mnie zabrakło, to będą moje klony chodzić po całym świecie i rozpowiadać dobrą nowinę. Więc polecam swoje klony na przyszłość bardzo serdecznie. Gdyż lepszych klonów nie znajdziesz w całej galaktyce. Tak, oglądałem ostatnio Star Warsy. Tak, trochę mi odjebało. Tak, lubię Star Warsy. Tik tak. Lekcja numer dwa. Kiedy przeciwnik zagrał jakiś gówniany stół, który nic nie znaczy, to pitolni mu w ryj enzotem. Jak mówi stare polskie powiedzenie, dobry enzot to dobry enzot, a niedobry enzot to niedobry enzot. Nigdzie jest za stary na Woodstock. No, niby wiem, ale... Nie wiem, jakoś tak nigdy mnie tam nie ciągnęło. Ja ogólnie rzecz biorąc nie lubię koncertów, więc... Więc jakoś... No... No nie. Polecić jakiś deck do 8000 pyłu, proszę. Chodzisz na mój kanał na YouTubie i masz tam cholerę deków. Do wyboru, do koloru. Polecam każdy. Nie nagrywałem ostatniego żadnego, którego nie polecam chyba, więc... Co ty grasz, chłopie? Pięć, dziesięć, 24. 5, 10, 15. Nikt nie przeżyje. To wjeżdża. Nie wiem, chyba nic nie dostanę. Dobra. To niech się rozpadnie. Mógłbym wysadzić cały board, ale chyba nie ma to sensu. Potęga.
No. I co, dobije mnie tym koboldem, co strzela za dwa? Jestem starszy od MKR-a, a na stopie jestem od lat. No, kto co lubi, no. Wiesz, ja osobiście uważam, że nie czułbym się tam dobrze. I od dawien dawna pomysł na żeby się wybrać na Woodstock odrzucam. Ja już wiecie, stary jestem. O. 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 Padło. Prosisz się o lanie. Twoja dusza będzie moja! Moja dusza będzie moja. A nie dłuń fikera, bepek, pyk, 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 pyk. A nie, to takie. Hej! Dobierzemy, nie będziemy tego grać, bo możemy zagrać w następnej turze z geniuszem. Geniuszu, geniuszu, geniuszu. Tyś jest jak miodzuszu. Potęga z pustki. Pyku, pyku, pyku. Pyku, pyku, pyku. Ale do pykarty. Nie wiem, na co ja gram, jakie gragiem teraz magii, znowu pewnie jakiś papier zielony. Dobra, wezmę to. I w takim układzie dobiorę sobie karcioszkę. I następnej zagramy to i zjemy tą handlarkę. Przedkiem nie dostała silence albo czegoś tam. Ile, ile mam? Okej. Okay. A nie, nie możemy tak zrobić. Mam za dużo kar na mapie. Bo chwilę. Wyrzucę. No, nie mogę tak zrobić. Fuck. Tak, bo wyrzucę to, wyrzucę to, wyrzucę to, ale dostaję 4. No i będę miał 10. O Jezu, no dobra. Tego nie uwzględniłem w poprzedniej turze. Przyznaję się bez bicia. Mamy 8, a i tak będę miał 9 na starcie tury. So many cards. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tak sobie myślę. Sobie myślę. No i co żeś wymyślił? Wow. Good and evil. Nadchodzi kres! Takie cuda. W tym wypadku myślę, że możemy zrobić tak. Strzelam, że raczej to nie jest kopiowanie ziomka. Nie jest.
Okej. Nawet mi to pasi. Mamy 9 karcioszek. No dobrze, dobrze! Nie wiem po co tak na dobrą sprawę ten sekret tam wleciał, może by z ręki zejść. I dobra, no graj. Graj se. Na potęgę płomiennego Ragnarosa! Mocy przybywa! Mhm. Co, misiowa? Przyszłam zobaczyć, co nas robisz. A gram se. Znowu jakimś azotem? O, znowu azotem. A z czym można innym grać w tej mecie? Wiesz, jak nie zagrasz 5 endzotów, to przegrywasz. Skoro już przyszłaś, to możesz mi podyktować, co zjadłem na obiad. Ile z kurczaka? Sekunda. Tak sobie myślę. Ile? Ten chyba usnął. Ile? Po 50. Ile? No. Dobra, to mnie. Zarek. Oraz poskoczek. Okej. Dobra, filet z piersi kurczaka, dalej. Cebula 30. Olej kokosowy. Olej. Osoby... Nie wiem, co napisałem, a nie wiem, co z tym... Nie, okej. Marchewka, 70. Papryka, 70. Papryka... Papryka ile? 60. Co tu robić? Co tu robić? Muszę iść pieskiem. 125 mieszka kokosowego. A pieszaka ile? 50. No to fajnie, ale ja jestem głupi. Dobra, to jak zwrócić, to powiesz mi dalej. Dawno nie grałem, to jest wild? Nie, to standard. Tylko chwilowo NZ-a wrócili do gry, co bardzo fajnie działa na metę. Wszystkie deki opierają się o NZ-cie i polegają na tym, żeby zagrać tych NZ-ów jak najwięcej, na przykład 15. Dobra, ale co ten frajer odpierdala za przeproszeniem? Co on będzie tak slow playował? No ja mu zaraz pokażę. Standardowo do 3 razy sztuka. Jak teraz poleci taką fajną manierą, to wpierdol. Dobra, chwilę, zróbmy najpierw tak. Nic specjalnego tu nie ma. Zobaczymy, co jest tutaj. Bum cię. Hej. O, no i widzicie, moi drodzy. Takie to życie. Czekamy na jakieś nowości. O, że będzie lepiej. Dobra, zrobię tak. I graj. No i co? I dalej slow playek. Leci, tak? Gościu, igrasz kurde z siłą, której nie jesteś w stanie opanować.
Co tu robić? Co tu robić? No. Albo slow playuje, albo ci snajpi. Co ma wolne granie do snajpienia? Ale spoko. Nie z takimi frajerami się dawałem radę, chłopie. A daj mnie Tyriona może? Bo nie wiem, czy ja chcę grać teraz tego Tyriona, jakbym miał Mind Control Techa, ale... Powiedzmy, że zagramy. No i teraz, żeby nauczyć go grać, oczywiście sobie poczekamy. Bo ja nie mam zamiaru dawać takim gościom satysfakcji. Nie mam zamiar takich gości zniszczyć psychicznie, mentalnie, w każdy inny sposób. Tyle możliwości. Tyle możliwości. Nie bardzo. Chyba, że mi knopersa kupisz. Jak nie, to nie. To nic. No, telefon mi się rozładowuje. To jest niespodzianka. No i super. Spędzimy sobie chyba 20 minut na graniu z jakimś pajacem. O Boże, jak ja bym takich ludzi banował. Nie używał. Chce ktoś kupić aparat? Samsung NX30. Mam, a nie używam. Muszę się go pozbyć. Akolita bólu. Włączam mentalny dyslokator PC-130. Okej, chyba. Zjedzmy to. Potęga spustki. Nie. Przyjmi się czas. Jedność, precyzja. W sumie nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens. Niech będzie. Wyobraź sobie, że na mojej 17 rundzie też chyba randzę. Też są tacy ludzie jak ten chłop. No wyobrażam sobie, bo oni są wszędzie. Tylko że ja się nauczyłem, że jak trafia ci się taki przygłup, który myśli, że jak będzie wolno grał, to coś osiągnie. A to jak trafia ci się taki przygłup, to po prostu grasz tak samo jak on. Przeciągasz sznurek do końca. Nie dość, że kolesie grają, zaczynają grać szybciej, to jeszcze mam wrażenie, grają gorzej, bo się wkurwiają, że ich super plan nie wyszedł. A to może tylko być wrażenie, więc... Bez przesady, że mu też... W
Domyślam się. Co? Ano. A podyktujesz mi, co tam dalej mam w tym obiedzie? Filet, cebula, olej kokosowy, marchew, papryka, pieczarki. Mleczko kokosowe, 125 ml. O, dziękuję. Mleczko kokosowe, 125. No. Tak sobie myślę. Makaron i ta sam makaron ramen 200 coś tam 70. To jeszcze muszę wpierdzielić 1300 kalorii dzisiaj. A no w sumie. Co ci się bardziej podobało, wyjście z cienia czy Uldum? Wiesz co, nie wiem. Nie podoba mi się to, co się dzieje ostatnio i tak na dobrą sprawę ciężko mi powiedzieć, który dodatek w ogóle ostatnio mi się podobał. Czy... Dodatek jak dodatek, ale które, która meta po wyjściu jakiegoś dodatku mi się podobała? Tak sobie myślę. Banać do Frozen Tron. Ale musiałbym się zastanowić i poprzeglądać, jakie deki grały w poszczególnych tych momentach. Co tu robisz? Nie raupowałem, o kurde. Sorry. Już się poprawiam. No nie wiem, ile ja tych jednostek strzeszę, ale powiedziałem to. Będziesz cierpieć! Wolałeś dodatki typu Karazanu? Levele, Cytadele? Co? Pytasz, czy wolałem przygody, czy dodatki z kartami? Moimi pakietami? Dodatki z pakietami. Kurwa, znowu nie lupowałem, fuck. Wezmę się Hilda. Jakby nie miał jak zabić poprzedniej, to może teraz też nie będzie miał jak. Nie, nie ma żadnych komentarzy. Czy to mocy drakonów?
Stop tego małpy Roblasta. Super. Znowu kurwa zapomniałem zropować. No debil. Czy tam komendy na deck? No,